Więc ja się nazywam Grzegorz Wójkowski, przyjechałem do Was z Katowic i działam w organizacji Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bonafide. Prawo do informacji jest jakimś takim podstawowym według mnie narzędziem do tego, żeby gdzieś zacząć z władzą rozmawiać. Jak chcę rozmawiać, chcę cokolwiek robić, to najpierw muszę wiedzieć, a jak chcę wiedzieć, to muszę się po prostu zapytać i muszę znać swoje prawa. Dzisiejsze moje szkolenie, to znaczy warsztaty, o czym będę mówił, w dużej mierze będzie się opierało na właśnie orzecznictwie sądów administracyjnych. Jakbyście, nie wiem, czy na ile gdzieś tam spotykaliście się z tą ustawą o dostępie do informacji, ona ma 24 artykuły, to jest krótka ustawa i tak naprawdę tam jest wiele rzeczy niedopowiedzianych i to, czym tak naprawdę to prawo jest, to wynika w dużej mierze z orzeczeń sądów administracyjnych. Uważam, że powinniśmy wszyscy, no w każdym razie osoby, które podejmują jakąś aktywność społeczną czy szerzej polityczną, i każdy świadomy obywatel powinien wiedzieć, jakie są jego prawa, jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej, to znaczy do tego, jak są wydatkowane jego pieniądze, to znaczy moje, twoje i nas wszystkich. Powinniśmy znać procedury, w których możemy zasięgać takiej informacji. Powinniśmy wiedzieć dokładnie, jakie prawa nam przysługują. Powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób to wszystko powinno się odbywać i powinniśmy z tego korzystać. Dlatego, że wychodzę z założenia, że zwłaszcza na poziomie samorządowym każdy z nas powinien bardziej partycypować w sprawowaniu rządu. I chodzi o interes publiczny, czyli interes nas wszystkich, i chodzi o to, jak są zarządzane nasze miasta i nasze sąsiedztwo. Według mnie prawo do informacji nic nie ma z brakiem zaufania do władzy. To jest jak w życiu rodzinnym. Jeżeli chcę kupić nowy samochód, to najpierw sprawdzam marki, patrzę, ile jakiś samochód pali na 100 km, patrzę, ile kosztuje, patrzę, jaki jest komfort jazdy, jakie jest bezpieczeństwo. I tak samo jest z prawem do informacji publicznej. Jeżeli chcę jakoś wpłynąć na to, co się dzieje w moim mieście, to muszę wiedzieć, co się dzieje, muszę wiedzieć, jakie jest prawo, które to reguluje, muszę wiedzieć, jak mogę wpłynąć na pewne decyzje. I do tego jest mi potrzebne prawo do informacji publicznej. A z drugiej strony jest to też rzeczywiście czasami taki wentyl i coś, co jednak pomaga nam w przeciwdziałaniu z korupcją w naszym kraju, bo wychodzę z założenia, że czym więcej wiemy, czym jest jaśniej, czym transparentniej, tym mniej pola do pewnych przekrętów, pewnych sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. Wcześniej nie wiedziałem prawie w ogóle nic o sposobach, w jakie uzyskuje się informacje z instytucji publicznych. Dowiedziałem się też przede wszystkim, że warto nie pytać o te informacje i że ich uzyskanie jest dużo łatwiejsze niż można by podejrzewać bez takich warsztatów. Myślę, że to jest fundamentalna możliwość tak z punktu widzenia demokracji. Jeżeli każdy obywatel, każda jednostka nie miałaby możliwości wglądu w to, co się dzieje tam na górze, to na pewno nie byłoby demokracją. W tej chwili nie sądzę, żebyśmy mieli pełną demokrację tak idealistycznie postrzeganą, ale jednak jakieś jeszcze tam podstawy trzeba zachować.
pamiętajmy, że jak coś jest chronione jakąś tajemnicą, jakiejś części jakiegoś dokumentu, to co do zasady cały dokument i tak mamy prawo dostać, tylko po prostu zanonimizowane to, co jest chronione. I tu gdybyście kiedyś taką sprawę mieli, to przykładowy wyrok sądu w takiej sprawie. Więc nie mogą powiedzieć, że nie damy nic, bo tam część jest chroniona prawem, tak? Nie, dajcie wszystko, a zanonimizujcie to, czego nie możecie dać, bo jest chronione inną jakąś tam, innymi rzeczami jest chronione, tego dać nie można. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy mieszkają we Wrocławiu i w innych miastach, często narzekają na to, że w kontaktach z urzędem, kiedy chcą coś zorganizować, czują się jak petenci, czują się jakby walczyli z jakąś folwarczną strukturą. I uważam, że sposobem na rozbicie tej opozycji między urzędnikami a obywatelami jest właśnie prawo dostępu do informacji publicznej, które pozwala obywatelom na większą władzę, na większą możliwość współpracy również z urzędnikami w budowaniu miasta, w realizacji ich inicjatyw. I bez wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje urząd, na co są wydawane pieniądze, jak podejmowane są decyzje, przez kogo i dla kogo, obywatele i obywatelki nie będą miały nigdy możliwości realnej współpracy, więc wydaje mi się, że dostęp do informacji publicznej nie powinien być kwestią sporną, czy powinniśmy pytać o informacje, które nas interesują, czy o nie nie powinniśmy pytać, tylko powinien być prawem zagwarantowanym, tak jak wszelkie inne podstawowe prawa dla porządnego funkcjonowania demokracji. O biuletynie chciałbym powiedzieć tylko tyle, że pamiętajmy, mówiłem, że my wybieramy formę, w jakiej chcemy dostać informacje. Jak mówię, ma być ksero, jak ktoś ma kserokopiarkę, musi kserować. Ma być zdjęcie, ma aparat, musi robić zdjęcie. BIP jest wyjątkiem. Jak my powiemy, dajcie nam skan, a to jest w BIP-ie, to oni nas odsyłają do BIP-u i jest sprawa załatwiona. Więc BIP jest po to, żeby nie trzeba było tego dawać na wniosek. No zresztą słusznie uważam, tak? No też, więc też pamiętajmy, że tak to wygląda, więc dlatego też warto mieć BIP-y. Ja zawsze urzędnikom mówię, warto to mieć, bo dzięki temu nie będziecie się bawić we wnioski, tak? I jest to lepsze, korzystniejsze dla was. Jest w BIP-ie, na wniosek dać nie trzeba. Nie spodziewałem się, że sądy aż tak często faktycznie idą na rękę obywatelowi, a nie instytucjom i urzędom. To było dla mnie zaskoczenie. Zdecydowanie mam już parę, żeby nie powiedzieć paręnaście pomysłów na informacje, które chciałbym wydobyć od tutaj naszych władz lokalnych i jest bardzo dużo rzeczy, których z przyjemnością się dowiem. Czy akurat jeżeli chodzi o Urząd Miasta we Wrocławiu, to jest kilka takich spraw, które no nie napawają optymizmem. Problem jest taki, że zdarza się, że osoby pytały się o jakieś informacje publiczne. Urząd Miasta we Wrocławiu odmawiał udzielania tych informacji. Był wyrok sądowy, który nakazywał je udostępniać. Potem ludzie pytają się o to samo i znowu urząd odmawia. No to pokazuje o braku transparentności urzędu, bo ja uważam, że jeżeli raz już sąd coś powiedział, to urząd się po prostu powinien do tego stosować. No pamiętajmy też, że, bo jest tak, albo pytamy się o coś i urząd ma nam dać odpowiedź, bo to ma, tak, jest to fakt i ma nam dać odpowiedź, albo pytamy się o coś i urząd nam odmawia, bo jest jakaś tam ochrona, ale może się zdarzyć trzecia sprawa, że pytamy się o coś, co no, w przypadku urzędu nie da się pytać o coś, co nie jest informacją publiczną, no te dokumenty wewnętrzne teraz chodzą, ale już w przypadku organizacji pozarządowej to tak może być. Ktoś się zapyta, dajcie ile zarobił Wujkowski na tym szkoleniu, a to w ogóle to nie jest pytanie o informację publiczną, bo ja tu jestem z prywatnych pieniędzy, tak? I teraz tak naprawdę można kulturalnie komuś odpowiedzieć, że to są prywatne pieniądze, sorry, ale nie powiemy, ale można też po prostu tak naprawdę wtedy zignorować, też no, nikt nic nie może zrobić na to ignorowanie, no bo to kompletnie nie dotyczy pieniędzy publicznych. Tak? Ale jest jedna ważna kwestia. Pamiętajmy, i to jest bardzo ważna sprawa, pytamy się kogoś, i to się często zdarza, bo nie wiemy, kto się czym zajmuje, i pytamy się Urzędu Miasta Wrocławia o jakieś informacje, a te informacje nie są w posiadaniu urzędu, tylko są w posiadaniu jednostki organizacyjnej urzędu. To się często zdarza. No i właśnie, w KPA,
KPA mówi tak, jeżeli trafia do organu niewłaściwego, czyli tego, który w danym przypadku nie jest organem, który ma załatwić sprawę, to on jest zobowiązany niezwłocznie przekazać organowi właściwemu, ale tu KPA nie ma. Bo tu KPA nie ma, bo jest tylko przy odmowie, a tu nie ma odmowy. Więc oni tak naprawdę mogą to zupełnie zignorować. Mogą być fajni i powiedzieć, to nie mamy my, ma przedszkole miejskie, albo tam szkoła, czy tam żłobek, czy ktokolwiek, a mogą tak naprawdę nawet zignorować. Nie mają obowiązku tego przekazywać, pamiętajmy o tym. Bardzo interesującą kwestią podjętą w czasie warsztatów była kwestia informacji wewnętrznych. W momencie, kiedy mieszkańcy i mieszkanki zaczęli zgłaszać się do urzędów, do instytucji publicznych z prośbą o udostępnienie wewnętrznych decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami urzędów, urzędnicy zaczęli tłumaczyć się tym, że informacje, które nie są podawane do opinii publicznej, są informacją wewnętrzną. To niestety przeszło do orzecznictwa sądowego i teraz funkcjonujemy w takiej sytuacji, że ten dostęp do informacji publicznej nie jest pełen. Mamy dostęp znowu tylko i wyłącznie do tego, co udostępnią nam urzędnicy i urzędniczki, a to, co uznają za informację wewnętrzną, może zostać znowu za zamkniętymi drzwiami urzędów. I to jest coś, o czym warto mówić, co warto podkreślać, że wszystko, co dotyczy nas, mieszkańców i mieszkanek, a także naszych sąsiadów, naszych znajomych, którzy mieszkają w tym mieście, nie może być wewnętrzną decyzją kilku osób, tylko powinno być przynajmniej widoczne dla nas wszystkich.